Ile dni maksymalnie możesz przebywać na L4? Standardowo choroba, zasiłek chorobowy może trwać do 182 dni, ale jeśli niezdolność przypada z powodu gruźlicy albo w trakcie trwania ciąży, może trwać nawet 270 dni, albo jeśli tytuł do ubezpieczenia ustał, to maksymalnie 91 dni po ustaniu tytułu do ubezpieczenia. Nawet jeśli wyczerpałeś ten limit, możesz złożyć do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego, o ile ten czas i rehabilitacja rokuje odzyskanie zdrowia i odzyskanie zdolności do pracy. Do wniosku o świadczenie rehabilitacyjne ZNP7 należy dołączyć druk OL9, który wypełnia lekarz, oraz OL10, który wypełnia zakład pracy. Świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane na czas powrotu, na czas odzyskania zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż na 12 miesięcy. Może być ono przyznane w całości lub w częściach. Za pierwsze 3 miesiące świadczenia przysługuje zasiłek w wysokości 90% wymiaru podstawy zasiłku, a za kolejne okresy jest to 75% podstawy wymiaru zasiłku. Chyba że świadczenie rehabilitacyjne jest pobierane przez osobę w trakcie trwania ciąży, wtedy wynosi ono 100%.